Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, Panie Premierze. Bezpieczeństwo i obrona narodowa to nie jest pole do walki politycznej. To też ja dla Pana Premiera dzisiaj nie przynoszę żadnego gadżetu. I także mogę Pana zapewnić, że do Warszawy nie przypłyną okręty podwodne, nie przypłyną żadne okręty bojowe z Gdyni. Ale w Gdyni pozostanie ogromny żal i rozgoryczenie marynarzy. Bo konsekwencją wdrożenia tej ustawy w życie będzie to, że nie tylko dowództwo Marynarki Wojennej zostanie rozwiązane, ale także to, że to, co po tym dowództwie zostanie, być może inspektorat, zostanie przeniesiony tu do Warszawy. Czy, panie premierze, uważa pan, że Marynarką Wojenną lepiej będzie można decydować, zarządzać i dowodzić, jeśli będzie to dowództwo w Warszawie, a marynarze i okręty w Gdyni? Czy, panie premierze, wie pan o tym, że nie przeprowadzono żadnej gry decyzyjnej, która mogłaby udowodnić, że ten nowy system będzie sprawniejszy? Dziękuję.